dlaczego pani jakby może mieć identyfikację biologiczną jedną, a psychoseksualną pani może się... Ponieważ na naukę jest więcej, jakby mózg ma większą możliwość... Ale dlaczego ja nie mogę być Chińczykiem? Nie mogę się identyfikować jako Chińczyk. Albo dlaczego nie mogę być 60-latkiem albo 20-latkiem? Dlaczego nie mogę tak być? Przecież mogę się tak czuć. Pani, skoro pani może się czuć jako pan, nie wiem jak pani się czuje, nawet nie chcę wiedzieć, to nie było pytanie, czysto teoretycznie rozmawiamy, to dlaczego ja nie mogę być Chińczykiem? Ja kocham tą kulturę, ja się czuję Chińczykiem, dlaczego nie mogę być Chińczykiem? Czy mogę być Chińczykiem? To jest najgłupsze pytanie, jakie w życiu usłyszałam. Ale nie, no to jest logiczne, jeżeli pani może sobie zmienić płeć. To nie jest w ogóle logiczne. Dlaczego nie? To zmiana pani... rasy, a to jak się ktoś czuje w środku, ale, to jest kompletnie coś innego. Ale czym się różni zmiana rasy od zmiany płci? Bo można kogoś poprosić, żeby mówił do niego w zaimkach męskich, a nie można sobie wydłubać oczu i zrobić innych. Nie, no można sobie zrobić różne oczy. Jest są operacje plastyczne i się podobne. Taka hiperbola. A to pani dyskryminuje osoby, które się jakby czują innej rasy. No, w Wielkiej Brytanii niedawno był chłopak, który zmienił sobie rasę na koreańską. Czy pani go dyskryminuje? Dlaczego? No po prostu jeszcze lewica w Polsce nie doszła do tego poziomu, ale za jakiś czas to... Ale państwo już doszło do tego poziomu. To super, to możemy nie, no, was przełączyć do porady. My na szczęście byśmy chcieli... Albo dlaczego ja na przykład nie mogę się identyfikować jako Robert Lewandowski i przyjść i pobrać jego w zarobku? Przecież mogę się identyfikować jako Robert Lewandowski i powinno się mi traktować jako Robert Lewandowski, że no, skoro... rozmowa dawno zeszła z normalnych tematów, nie, jakiejkolwiek po prostu pani, normalnego poziomu, więc dziękuję już panu za rozmowę, bo pani już zaczyna gadać takie absurdy, że nie chce. Skoro można zmienić płeć, to można zmienić rasę i można to zmienić tożsamość osobową. Dlaczego tego nie można zmienić, a płeć można zmienić? Pan nie może zmienić swojego poglądu w końcu? Bo mi się podoba, ja się dobrze czuję z tym poglądem. To świetnie. Gratuluję. Ale to co naprawdę... z tą zmianą płci? Można, a tych innych rzeczy już nie można. I dlaczego? No biologia tu nie ma nic do rzeczy. Może pan sobie mówić, że jest Azja, to naprawdę nikogo to nie obchodzi. A no to jak nie to... zabłysnął pan w ogóle. Ale jeżeli pan, jeżeli się na przykład mówi teraz, że ktoś nie jest mężczyzną, on mówi, że jest mężczyzną, to no to można pójść do więzienia. W Polsce jeszcze nie, ale za granicą tak. A dlaczego to penalizujecie za granicą? Jak ja się na to nie zgadzam. Już tak jest, że po prostu wyroki są. Bo nikogo pana nie obchodzi pana zdanie. Kim pan w ogóle jest? Generalnie dziękuję za rozmowę. Na podaż mam to, że nie chcieliśmy, bo nie da się nic z panem zrobić. Dziękujemy!